Jeżeli słyszycie określenie polska kawaleria, to jakie jest wasze pierwsze skojarzenie? Moje husaria. Cześć, tu Michel Lewiatan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Husaria to niewątpliwie jedna z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej spektakularnych i najbardziej skutecznych polskich formacji kawaleryjskich w historii. To husaria zapewniła Polsce triumf pod Wiedniem. To husaria przyczyniła się do wielkiej wiktorii pod Kłuszynem. To husaria wreszcie przeważyła szalę zwycięstwa na rzecz Polaków w 1621 roku pod Chocimiem. I dzisiaj gra, która pozwala nam na odtworzenie tej trzeciej batalii, toczonej pod Chocimiem. Przyjrzymy się bowiem zawartości pudełka z grą Chocim – Potęga Husarii. Rok 2020 jest rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Ma to na celu celebrację 400. rocznicy jego śmierci, heroicznej śmierci pod Cecorą. Ta śmierć przyczyniła się do mobilizacji w obrębie polskiej szlachty, która zgodziła się na dodatkowe podatki, na wystawienie dodatkowych sił zbrojnych. Efektem było skuteczne stawienie odporu osmańskiej inwazji i przyczyniło się do walnego zwycięstwa pod Chocimiem w 1621 roku. Gra została, tak jak powiedziałem, wydana w 2020 roku i została zaprojektowana przez Łukasza Wronę oraz Marka Piwońskiego. Za wydaniem tej gry stoi Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej. Jednocześnie warto nadmienić, że projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest to więc projekt ze wszechmiar edukacyjny, projekt, który ma na celu zwrócenie uwagi odbiorców na ową batalię, która do tej pory nie doczekała się oddzielnej gry. Wreszcie mamy w związku z tym grę o tym wielkim polskim triumfie. Tytuł przeznaczony jest dla dwóch graczy w wieku od 12 lat wzwyż. Czas rozgrywki wyniesie z kolei między 90 a 120 minutami. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda zawartość pudełka z grą Chocim – Potęga Husarii. Sam jestem niezwykle ciekawy. Poniżej rzut oka na pudełkę z Chocimiem – Potęgą Husarii. Jak widać, okładka niezwykle klimatyczna, przedstawiająca w tle chocimską twierdzę, husarza. Od razu przywodzi to na myśl Polskę, Rzeczpospolitą obojga narodów. Jeśli chodzi o ową okładkę, to mamy też informację o autorach, a więc Łukasz Wrona oraz Marek Piwoński oraz o osobach odpowiedzialnych za oprawę graficzną Paweł Kurowski, Monika Sochacka. Po drugiej stronie pudła znajdziemy opis tego, o czym traktuje gra. Znajdziemy cytat Jana Ostroroga, opis mówiący nam o tym, że dzięki tej grze będziemy mogli odtworzyć przebieg batalii toczonej w 1621 roku. Wreszcie metryczka mówiąca nam o tym, że jest to tytuł dla dwóch graczy. Czas rozgrywki wyniesie od 90 do 120 minut, a jest to tytuł przeznaczony dla 12, dla graczy w wieku 12 lat plus. Warto podkreślić, że gra jest elementem zadania Chocim – Potęga Husarii, a więc projektu edukacyjnego w roku hetmana Stanisława Żółkiewskiego, współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, więc wielkie podziękowania także dla ministerstwa za to, że inwestuje w tego typu inicjatywy, które sprawiają, że o Chocimiu, o Stefanie, o Stanisławie Żółkiewskim więcej ludzi ma okazję się dowiedzieć. Zajrzyjmy teraz do środka i sprawdźmy, jak wyglądają elementy wchodzące w skład Chocimia. Pierwszym jest instrukcja. Instrukcja, która, jak widzicie, jest instrukcją w kolorze, przypominająca Semper Fidelis, aczkolwiek trochę inna jakość papieru, mam wrażenie. Mamy na wstępie informację o tym, że rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego i dzięki temu między innymi ta gra, dzięki temu również dofinansowanie i możliwość stworzenia tego tytułu. Mamy później przedstawione elementy gry, więc opis tego, co znajdziemy w pudle oraz skrótowe podsumowanie, jak będzie wyglądało zastosowanie owych elementów.
przygotowanie gry, które wyjaśni nam, jak wszystkie elementy wchodzące w skład gry umiejscowić, zanim zaczniemy grać, jak odnieść zwycięstwo w grze, później jak wygląda przebieg gry, a więc jak wyglądają poszczególne fazy. Tych faz, zerknijmy, będzie w sumie 6. Faza przygotowań, działań, dyplomacji, efektów, zapasów oraz podsumowania. Każda z nich, jak widzicie, jest streszczona, jest opisana. Później na stronie 12 mamy rozmieszczanie jednostek, a więc kolejne podsumowanie i wyjaśnienie. Klimatyczna ilustracja przedstawiająca husarię. Co istotne, w instrukcji, jak widzicie, mamy także przykładowe grafiki, które ilustrują mechanizmy opisywane na kartach tejże instrukcji. Mamy później wyjaśnienie dotyczące sąsiadowania pól, kontroli pól, działań, ponownie z graficznymi wyjaśnieniami i kolejne mechanizmy, kolejne zasady, które także są opisane na łamach tej instrukcji. Jak widzicie, dosyć graficznie przystępny sposób, bo z jednej strony mamy podtytuł, mamy później akapity, gdzie mamy pogrubienia, mamy kolorystyczne wyróżniki tego, co jest istotną informacją. A więc układ wygląda na przyjazny. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Więcej będę mógł powiedzieć po lekturze tego dokumentu. Na koniec także procedura walki, jak przeprowadzić starcie i wyjaśnienie poszczególnych kroków, których będziemy się trzymać. Wreszcie na samym końcu grafika przedstawiająca Bellum Inter Polonum et Turcam Anno Domini 1621, czyli Bitwa pod Chocimiem, autorstwa Giacomo Lauro ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Przepiękna, przepiękna ilustracja. Na końcu, na ostatniej stronie, w zasadzie na odwrotnej stronie okładki, skrót zasad, coś bardzo przydatnego, bo w grze, zdaje się, nie mamy arkusza pomocy, więc służyć nam będzie jako podpowiedź właśnie owa odwrotna strona instrukcji. Oprócz tego mamy drugi dokument i to jest dodatek historyczny, czyli jak odnaleźć się w obozie pod Chocimiem Anno Domini 1621. To jest opracowanie Łukasza Wrony i coś, co zawsze bardzo cenią w grach historycznych, w grach wojennych, to jest historyczny opis. A więc mamy opis, dlaczego Chocim, dlaczego wojna, jak wyglądali wodzowie, jak wyglądały obie armie i Rzeczypospolitej, i Armii Osmańskiej, i Armia Osmańska. Później pole bitwy z grafiką, z ryciną, pozwalające nam lepiej uzmysłowić się sobie, jak owe armie były rozmieszczone, gdzie znajdował się Chocim, gdzie znajdował się Dniestr i później dalsze fragmenty opisujące przebieg owej batalii. Świetnie, że to znalazło się w tym tytule, to podnosi zdecydowanie jakość tego tytułu i przede wszystkim podnosi jego walor historyczny i edukacyjny. Kolejne elementy, kostki, jak widzicie, cała feria różnych barw, niebieskie, czerwone, żółte, czarne, zielone, białe, więc sporo różnych kostek. Widziałem gdzieś tam wyjaśnienie, co one wszystkie oznaczają, ale trzeba będzie się z tym szczegółowo zapoznać. Dużo kaszustek, małego formatu, w kolorze kości słoniowej, bardzo ładna. Sporo, jak na grę wojenną, bardziej przypomina bitewniaka. Karty. Karty znajdujące się już w woreczkach słoniowych, co też bardzo zawsze doceniam. Zobaczmy, jak one wyglądają. Najpierw te karty małego formatu. Karta dyplomacji. Tu mamy karty dyplomacji, same karty dyplomacji, ale jak one wyglądają na awersie, to są cyfry. Tu mamy jedynki, później mamy dwójki, znowu jedynki, a więc to są karty z cyframi. Tutaj nic się więcej na nich nie będzie działo. O tym, jak dyplomacja w tej grze została zaszyta, dopiero będę mógł powiedzieć więcej w trakcie recenzji lub w trakcie relacji z rozgrywki. Na chwilę obecną po prostu pokazałem Wam karty, ale to nie jedyne karty w grze, bo mamy też karty dużego formatu. Karta wodza Imperium Osmańskiego. Przepiękna koszulka, jak widzicie. To samo będzie dotyczyć także Rzeczpospolitej, gdzie mamy również przepiękną koszulkę. Bardzo podobają mi się odwroty kart. Jak one wyglądają? Jakimi grafikami są okraszone? To są karty Rzeczpospolitej. Mamy więc na przykład Pułk Kozaków Zaporowskich, pułkownika Tomasza Tymosza Fedorowicza. A więc mamy sporo kozaków, ale i mamy również inżyniera,
Wilhelma Appelmana. Postacie historyczne, które brały udział w owej batalii. Przepiękne ilustracje i również bardzo dobrze oddane realia historyczne, bo w zasadzie jeśli sięgniemy do tego opisu, który przed momentem Wam pokazywałem, jeśli zapoznamy się ze szczegółami dotyczącymi Batalii Chocimskiej, to jestem później przekonany, że na kartach, na owych kartach znajdziemy większość tych głównych postaci, które brały udział w owej batalii. Stanisław Lubomirski, Jego Królewska Mość, Gwardia Królewska Królewicza, Jego Książęcej Mości Władysława Wazy, a więc Piotr Konaszewicz, Konaszewicz Sachajdaczny, to rzecz jasna Hetman Kozacki, ale i również Hetman Wielki Litewski, Jan Karol Chodkiewicz. No i mamy wreszcie również przedstawicieli Imperium Osmańskiego. Także jak widzicie z klimatycznymi ilustracjami, mamy Tatarów, mamy oddziały arabskie z Rakki, ochotników z Dobrudży, sporo różnych jednostek. Jak widzicie, na kartach niewiele się dzieje, w tym sensie, że nie mamy bardzo dużej liczby informacji. Mamy wartość, mamy też krótką akcję lub też krótką treść, w jaki sposób daną kartę rozpatrzeć. Przedstawia się to i prezentuje naprawdę bardzo, bardzo klimatyczne. Bardzo klimatycznie. Jeśli chodzi o samą jakość kart, to nie są karty standardowego formatu, takiego jak w grach karcianych. Karty, no, powiedziałbym, niezłej jakości, dosyć niezła gramatura. Co istotne, to są też karty, które nie są bardzo śliskie. One będą dobrze leżeć w dłoni, nie będą się wyślizgiwać, więc wydaje się, że gramatura i sama powierzchnia całkiem dobrze dobrana. Zwróćcie uwagę na to, że z lekkim połyskiem, ale tylko z lekkim. One są mimo wszystko troszkę pokryte taką warstwą ochronną, chociaż zastanawiam się, nawet tak patrząc pod światło, widać mimo wszystko, że tutaj no, ta powierzchnia niekoniecznie jest aż tak równa, jak mogłoby się wydawać. Jak widzicie, przy błysku pod światło widać lekkie zniekształcenia, ale z dalszej odległości tego w ogóle nie widać i nie znać. Tak czy inaczej, karty moim zdaniem dobrej jakości, przede wszystkim okraszone fantastycznymi ilustracjami. Myślę, że będą zdecydowanie robić klimat w tym tytule. Mamy jeszcze dodatkowe karty. To są karty jeszcze większego formatu. Widzę, że mamy kartę roszczeń. I to kilka kart roszczeń z wartościami. Być może będą one wykorzystywane w zależności od konkretnej rozgrywki w sposób losowy. Nie wiem, na razie widzę, że mają dwie części. Mają część czerwoną i zieloną. Zakładam, że będą to karty wykorzystywane w trakcie owej dyplomacji i w trakcie rokowań dotyczących tego, jak zakończyć konflikt między Imperium Osmańskim a Rzeczpospolitą. Żetony. Czerwone, zielone. Okrągłe, dosyć grube. Plansza. Plansza przedstawiająca Chocim, Dniestr, okolice, twierdzę. Plansza utwardzana. Nie za duża, ale jak widzicie, bardzo dużo się na niej dzieje. Bowiem jest to plansza, na której mamy pola, na których to będą umiejscowiane kostki. Jak widzicie, mamy na owych polach także wyjaśnienie, co te kostki będą na tych polach robić. Na chwilę obecną wydaje mi się to niezwykle zagmatwane, ale pewnie nabierze to sensu, kiedy przeczytam instrukcję. Mamy wały, mamy lasy, przedpole, bastion Lisowczyków. Tu jest pole walnej bitwy. A więc interesujący układ. To nie jest ani mapa heksowa, ani klasyczna mapa obszarowa lub point to point. Więc jest to troszkę inne podejście. Ciekawe rozwiązanie. Podoba mi się. Zawsze lubię oryginalne rozwiązania, a to wygląda na bardzo oryginalne. Co do samej grafiki mapy, nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest klimatycznie. Widać, że jest to mapa, która została w zasadzie stworzona w oparciu o chyba grafikę, którą wcześniej prezentowałem w instrukcji. Natomiast oprócz tego zostały na niej umiejscowione pewne pola różnych kolorów. No, wygląda niezwykle intrygująco. Mapa, jak powiedziałem, utwardzana, składana. Wygląda na dobrej jakości.
więc wydaje mi się, że spełni w pełni swoją rolę. Na dole mam jeszcze dwa wielkie arkusze, dwie duże karty. Jedna czerwona jest dla Rzeczpospolitej, druga dla, druga dla Imperium Osmańskiego. Zapasy, morale, jednostki zbuntowane. Co istotne, ta karta zielona, którą widzicie w tym momencie, która jest, była zamknięta w pudle, powinna być zastąpiona tą oto kartą, którą otrzymałem od Łukasza Wrony razem z wyjaśnieniem, że do tej karty, która znajduje się w pudełku, wkradł się błąd i należy tą kartę zastąpić tym oto egzemplarzem, który otrzymałem bezpośrednio od Łukasza Wrony. Więc dobrze, że został ten błąd wychwycony. Nie wiem, na czym on polega, trzeba by porównać obie te karty. Natomiast świetnie, że została ta dodatkowa, prawidłowa karta dorzucona, tak żeby móc zastąpić tą, która jest niewłaściwa w samym pudle. I tak oto wygląda komplet elementów składających się na grę Chocim Potęga Husarii. Zapraszam teraz jeszcze do szybkiego podsumowania. Chocim Potęga Husarii to nie jest pierwsza gra Łukasza Wrony, którą pokazują wam na Wojennik TV. Pamiętacie Semper Fidelis? To też była polska gra autorstwa Łukasza Wrony i również traktująca o niezwykle ważnym epizodzie naszej historii. Jest to w związku z tym autor, który fascynuje się i pasjonuje polską historią, człowiek, który stoi za szeregiem inicjatyw mających na celu propagowanie polskiej historii, ale w sposób bardzo przystępny. Gry są właśnie takim narzędziem. I chapeau bas, Łukasz, za to, że kontynuujesz tą działalność, to jest właśnie ten kierunek. Bardzo to doceniam i cieszę się, że kolejna twoja gra ujrzała światło dzienne. Zwłaszcza, że jest to gra traktująca o pięknej karcie polskiej historii, która do tej pory nie była przedmiotem zainteresowania naszych projektantów. Każdy tego typu projekt, każda tego typu inicjatywa jest w związku z tym na wagę złota. Tym bardziej wypada docenić także fakt, że ów projekt był dodatkowo współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Tu też podziękowania za to, że dostrzeżono ten projekt i potencjał, który z niego wynika. Jeśli chodzi o samą zawartość pudełka, mnie się bardzo podoba. Podobają mi się przede wszystkim grafiki na kartach, które bardzo klimatycznie oddają ducha tej batalii, które pozwalają nam przenieść się i poczuć się jak na polu bitwy w XVII wieku. To niewątpliwie buduje klimat rozgrywki, będzie sprawiać dużą frajdę i sprawi, że będziemy mocniej identyfikować się z tym, co dzieje się na planszy. Co do samej planszy, utwardzana, całkiem dobrej jakości, dużo się na niej dzieje. To jest mapa oryginalna, taka, która w przypadku gier wojennych raczej jest dosyć rzadko widywana, bo w większości przypadków mamy do czynienia albo z mapą heksową, albo właśnie z mapą obszarową lub point to point. Tu jest to coś jeszcze obok. Być może to jest mapa obszarowa lub point to point, ale ze specyficznymi obszarami. Na razie jeszcze nie do końca wiem, muszę dopiero czytać instrukcję i wtedy będę mógł więcej o tym powiedzieć. Na razie jestem pod wrażeniem tego, że w ogóle mamy grę traktującą o tym temacie. Bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie także to, że jakość komponentów na pierwszy rzut oka naprawdę trzyma bardzo wysoki poziom. Jeśli ta gra będzie choć częściowo tak dobra jak Semper Fidelis, to jestem przekonany, że to może być kolejny bardzo udany tytuł Łukasza Wrony, który, warto to podkreślić, ten konkretny projekt realizował przy współpracy z Markiem Piwońskim. Nie zapominajmy o tym, że mamy dwóch autorów tego tytułu. Więcej o grze w kolejnych materiałach na Wojennik TV. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zobaczcie także, co mamy na Facebooku oraz na Instagramie. Nie wahajcie się także subskrybować Wojennik TV i zaznaczyć dzwoneczka, który pozwoli nam na powiadomienia o nowych filmach. A jeśli chcecie pomóc w dalszym rozwoju naszego kanału, zapraszam was serdecznie na Patronite. Życzę wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.